I słuchajcie, dzień w dzień samoloty tankujące widać na flight radarze, jak kręcą się nad Izraelem. Czy to Herkulesy, które nie wiem, być może wspierają śmigłowce i tego typu rzeczy, czy to te większe tankowce, cholera, nie mają 767, no bo co mogą mieć. I mimo, że jest bardzo malutki kraj, to po prostu to się bardziej opłaca. Słuchajcie, nawet nie w zadaniach uderzeniowych, bo bomby im się skończą, ale oni tam przykład na pewno utrzymują dwa albo trzy patrole powietrzne defensywne na jakieś F-15 czy F-16i, które mają względnie powietrze-powietrze, jakby coś jednak wtargnęło, czy to pod względem pocisków manewrujących bez załogowców, albo cokolwiek innego, to żeby to zestrzelić. O wiele łatwiej jest utrzymać taką parę przez choćby 8 godzin, angażować tylko dwa samoloty, dwa następne sobie czekają, jeżeli coś by miało się stentekować w tym jakoś usterka albo w zwiększenie zagrożenia i uzupełnić im paliwo, niż co 3 godziny wypuszczać kolejną parę. No, to tak w kwestii tankowskiej. To chyba wszystko. Znaczy, jeszcze tylko dokończę, no? Widzą, że mamy wysyp merkaw i namerów, które są, zmierzają w rejony nadgraniczne Izraela. Ale to, co jest bardzo ciekawe, to to, że rzekomo merkawy MK2 miały być spisane ze Stanów, i te, czyli czołgi, które na lat 80, tak? Początek i połowa lat 80. Wypełzły. To okazuje się, że Izraelczycy mieli zachomikowane merkawy MK2, które, słuchajcie, teraz się po mobilizacji objawiły w brygadach. Więc przy czym Irlandczycy nie cierpią na brak czołgów, oni cierpią na brak cywilizowanych BWK-ów. Dlatego u nich te tempo produkcji namerów w pewnym momencie zrobiło się większe niż merkaw, bo nie muszą mieć ciężkiego BWK uznali. Bo kiedyś KH-37 obronnej Izraela, tam zawsze była czołgoza. Zaraz powiem, tam była czołgoza. I odmieniano te czołgi przez wszystkie możliwe przypadki i Izraelczycy uważali, że im wystarczy czołgi, artyleria. I oni mieli od Amerykanów zatrzęsienie M113, czyli te trumienki takie na aluminiowe dostarczane. To się zmieniło po 2014, kiedy w szeregu wybuchów pod ID-kami zginęły całe załogi M113. Oni mają ich lokalną modernizację, modyfikację. Teraz, przepraszam, godzina taka, że nie przypomnę z pamięci sobie. Ale te lokalne M113, które mają dodatkowy pancerz perforowany, czasami mają dodatkowe pancerze klatkowe, no i okazało się, że one są fatalnie podatne na trafienia papekami, na wybuchy pod ID-kami. Często pojazdy transportowały amunicję, bo na przykład były saperów, no i po trafieniu takim papekiem to cały pojazd wylatywał po prostu w powietrze. I znaczy poprzednie ta czołgomania Izraela brała się z bardzo konkretnego, bardzo no w sumie słusznego takiego trochę wyrachowania, ponieważ jeżeli mamy ilość kasy określoną, limitowaną jednak, mamy setki M113 za darmo w ramach pomocy ze Stanów Zjednoczonych, no to lepiej za tą kasę, którą mamy, kupować własne merkawy, które no, od połowy lat 90. już się zrobiły czołgami naprawdę na światowym standardzie, a od merkawy MK4 na topce światowej. No i dlatego kupowano merkawy, a bardzo mocno, że tak powiem, oszczędzano na transporterach opancerzonych, bo zresztą nie było klasycznego bojowego wozu piechoty, tylko transporter opancerzony, czyli taka opancerzona taksówka, która podwozi piechotę w rejon działań. Piechota się wysypywała z transporterów za osłonami terenu, no i wspierała czołgi. Natomiast góro roboty odwalały czołgi, artyleria, no i lotnictwo oczywiście. Tak? To było tak, że w zasadzie lotnictwo, artyleria, czołgi, a potem przychodziła piechota z szuferkami i miała zamiatać to, co zostało z przeciwnika. No i to trochę nie wyszło w pewnym momencie Libanu, tak? Bo okazało się, że bardzo trudny teren, że ciąg zasadzki przeciwpancerny, że lotnictwo nie jest w stanie tak cudownie wspierać czołgi, jak to zawsze obiecywano, że artyleria też nie zawsze jest w stanie dobrze wspierać. No i że ta piechota musi być, tak? A jeżeli mamy słabo opancerzone transportery, no to one mogą być odcięte od czołgów i to robi duży problem dla czołgistów. Zwłaszcza, że Izraelczycy jako erzac posiadali tak zwane ciężkie transportery opancerzone, czy na przykład Arhazidy, jakieś te Nagem Henkony, czy jak tam temu, czyli zwykle albo przerabiane jeszcze Centuriony, które pamiętały wojnę Jom Kippur, albo zdobyczne te 55 na przykład, te 62, które były przerabiane na ciężkie transportery opancerzone. I Izraelczycy mieli około kilkuset, 400 z tego co pamiętam, czyli całkiem pokaźną liczbę. No i oczywiście grubo ponad 1000 M113 w różnych wersjach, lokalnie modyfikowanych. No i to się zmieniło po 2014 roku. Izraelczycy uznali, że muszą mieć bojowy wóz, znaczy najpierw transporter opancerzony, czyli namerek, który jest opancerzony jak czołg merkawa, nawet trochę lepiej pod pewnymi względami.
z aktywnym systemem trofii, a po czym stwierdzili, że w sumie opracowali fajną wieżę bezzałogową, całkiem nowoczesną, i ta wieża będzie ustawiona na kadłubie transportera opancerzonego i postawi, słuchajcie, pełnokrwisty, ciężki bojowy piechoty, bardzo zresztą udany, o nim chcę nakręcić osobny film na kanał, może w przyszłym tygodniu. On jest w ogóle już wdrożony? Tak, bo nie... Jest wdrożony, okay, jest wysyp. Co ciekawe, nie widziałem jeszcze zdjęć, nie? Jakby takich z tych, z dzisiaj, z tych czasów, nie? Tak, namer produkowano rocznie o ponad 50 sztuk, ponad, natomiast mówi się, że w pewnym momencie nawet przesunięto produkcję namer kosztem produkcji merkaw. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale delikatniej rzecz ujmując, mówimy o tym, że wyprodukowali sobie Izraelczycy, no to jest też ciężkie do rachuby, no ale powiedzmy, że te 200 parędziesiąt namerów powinni już być przynajmniej, tak? No przynajmniej. To powiem ci, to nie jest mała liczba, nie? I to będą te pojazdy, które będą szły w szpicy ataku przy zajmowaniu terenu zurbanizowanego. Czyli to będą namery i to będą merkawy. Prawdopodobnie w kwestii zabezpieczenia północy, czyli tam z Gush Golan, to czy zajętej się terenu pogranicza z Libanem, to zupełnie inaczej do tego podejdą prawdopodobnie Izraelczycy. Natomiast myślę, że o namerach to zrobię osobny odcinek, bo warto. No dobra, zrobiło nam się z tego prawie 50 minut. To wszystko. Drodzy widzowie, dziękujemy. Papatki. I to było tyle, drodzy widzowie. Dziękuję bardzo za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Wielkie gorące podziękowania dla patronów wspierających kanał w programie Patronite. Przypominam, że jeżeli zostajecie moimi patronami, to macie dostęp do treści, które nie są publikowane w innych social mediach. To nie jest forma subskrypcji, to nie jest forma treści subskrypcyjnej, przypominam, tylko taki mój wyraz podziękowania dla patronów za to, że mnie po prostu wspierają, więc takie smaczki, troszkę insajdu, troszkę moich przemyśleń, luźniejszych niż na kanale, zamieszczam po prostu dla moich patronów na Patronite. I to by było tyle. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście ten film. Trzymajcie się. Cześć. Coś mi tam wpadło, to... Chuj nie obchodzi, była herbata, zrobisz herbatę. Dobra. Coś ci wpadło. Rok 964. Mieszko I zasiadł w gnieźnieńskim grodzie przy świętym ogniu. Dotarły do niego słuchy, że kapłani zależnych od niego plemion podszeptują starszyznom plemiennym, że przychylność bogów opuściła władcę. Ktoś rzucił pomysł, aby zwiększyć rolę Czcibora, brata Mieszka, sprawnie wojującego mieczem. Może to jego czas. Pytają po karczmach ci, którzy na twarzy uśmiech i przychylność, a w dłoni sztylet dzierżą. Zwiadowcy donoszą, że wieleci z Wichmanem na czele wciąż hucznie świętują na Puławiu zwycięstwo nad Polanami, zwycięstwo nad Mieszkiem. Książę zdaje sobie sprawę, że radość Puławian nie potrwa długo. Otton ledwie 2 lata wcześniej koronował się na cesarza i ewidentnie dąży do odnowienia Imperium Karolingów. Czarny, dwugłowy orzeł i krzyż mogą stać się wiecznymi symbolami wielkości tego państwa. Na Puławiu misje chrystianizacyjne prowadzone i dialogiem, i spiskiem, i orężem nieuchronnie zmierzały do ostatecznego podbicia tych terenów. Bracia Słowianie wybrali swoją drogę. Kto będzie następny? Państwo gnieźnieńskie? Na południu Czechy. Chrześcijańskie państewko zależne od Niemiec, w sojuszu z Wieletami i pod egidą Kościoła. Na politycznej mapie wpływów robi się duszno. Cóż począć? Trzeba podjąć radykalną decyzję. Ale czy porzucenie wiary przodków to dobry pomysł? Przecież ten ogień, przy którym siedzę, ten święty ogień Swaroga, to moja wiara. A może powinienem przestać patrzeć tylko na ziarno? Może powinienem ujrzeć drzewo? Zamiast drzewa widzieć lasy? Zamiast lasów wznoszone z pozyskanego z nich drewna grody? Może zamiast patrzeć tu i teraz, powinienem spojrzeć w przyszłość? Co nowa wiara da mojemu państwu? Czy jest ono gotowe na królewską, chrześcijańską koronę? Ta opowieść mojego autorstwa nie jest oczywiście cytatem z jakiejś średniowiecznej kroniki, ale nie można odmówić jej pewnego prawdopodobieństwa. Jak to było z tym chrztem, czyli temat, którego nie mogło zabraknąć na moim kanale.
Jest w historii Polski kilka wydarzeń, które uznaje się za najważniejsze. Ciężko dokonać takiego jednego rankingu, w którym powiedzielibyśmy, że to wydarzenie jest najważniejsze, a tamto jest mniej ważne. Niemniej możemy wskazać kilka takich, które były najważniejsze. I na pewno do najważniejszych należał chrzest Mieszka I, a co za tym szło, również symboliczny chrzest Polski. Nie ma co się dziwić, że wydarzenie to jest ważne. To wtedy, w 966 roku, prawdopodobnie wtedy, zapadła decyzja, która raz na póki co zawsze włączyła Polskę do kręgu kultury państw chrześcijańskich. Mieszko I mógł nie zdawać sobie sprawy z wagi i trwałości tej decyzji, jednak z drugiej strony nie odbierajmy mu pewnej podejrzliwości czy przenikliwości już na samym wstępie. Mógł to być umysł dużo bystrzejszy niż nam się wszystkim wydaje. Czy jednak tak było? Witam wszystkich ponownie. Jest to 6. chronologiczny odcinek z serii Historia Polski w odcinkach. Odcinki z tej serii możecie oglądać jako osobne filmy, osobne opowieści albo w serii, chronologicznie, wydarzenie po wydarzeniu, dzięki czemu będziecie mogli tę serię pochłaniać jak dobry serial bez opłaty miesięcznej, jak to na niektórych serwisach streamingowych ma miejsce. Dzisiaj przedstawię Wam najważniejsze wątki dotyczące tematu Chrztu Polski. Omówię przyczyny, skutki, konsekwencje oraz wszelkie tajemnice, które towarzyszą temu tematowi. Nie ma wątpliwości, że w przypadku Chrztu Polski mamy do czynienia z pomieszaniem skutków z przyczynami. Ja postaram się to dość prosto uporządkować. Nim zaczniemy, dwa ważne ogłoszenia. Potrzebna jest pomoc Pani Agacie. W komentarzu na samej górze znajdziecie link do zbiórki. Kto jest w stanie, kto może sobie na to pozwolić, niech pomoże, niech weźmie udział w tej zbiórce. Każda złotówka się liczy, sprawa jest bardzo pilna. Czasu jest mało, także jeżeli są tu osoby, które mogą sobie na to pozwolić, wesprzyjcie Panią Agatę. Ja już przelałem środki i tak jak wspomniałem, link do zbiórki znajduje się w pierwszym komentarzu do góry. W tym miejscu w imieniu Pani Agaty dziękuję wszystkim, którzy wezmą udział w tej zbiórce. Jak wspomniałem, sprawa pilna, a czasu jest bardzo mało. Po drugie, mam wspaniałą wiadomość dla wszystkich fanów komiksów i historii. Te dwie dziedziny często się łączą, ale jeszcze takiego połączenia, jakie Wam zaraz pokażę, nie widziałem. Komiks o Mieszku I. Mieszko I Dziedzictwo to pierwszy z trzech tomów, które do tej pory się ukazały, które ukazują przygody Mieszka I w taki sposób